Hej, witajcie w Cify 5, Egipty, cudawianki i już mamy ideologię, poszliśmy w swobody i dzięki temu już tutaj będzie widać naszą turystykę. I wychodzi na to, że jakoś tak strasznie się nie pomyliłem, jeśli chodzi o zwycięstwo w okolicach 250 tury, bo jak zauważycie tutaj, no tylko Anglia będzie stanowiła jakiś tam problem. Nieduży, ale jakiś. Tutaj szybko ich przeskoczymy, tak mi się wydaje. Tu już mamy premię, tu już mamy premię. Zaraz podpieramy te granice, popróbujemy. No Anglia będzie największym problemem. Ciekawi mnie, czy szlak będę w stanie do niej wysłać. Jakbym tutaj zbudował karawanseraj w Elefantynie, to być może tak. Bo karawanseraj zwiększa zasięg lądowych szlaków handlowych o 50%. W tym momencie, jak sobie tutaj zajrzymy do przeglądu, to widzimy, że no nie ma tutaj tego Yorku, który tam jest niedaleko. No nie ma. A York jest tutaj. No i pytanie, czy jakbym sobie tutaj zbudował karawanseraj, czy się uda, czy nie. Nie wiem, ale spróbujemy. Ale nie, nie tak. Albo nie tak, może. Może tak, 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 tak. W takiej kolejności. Czyli tak ma być. Zagadajmy do niej. Ona mnie nie lubi. Ja jej też. Ale może się zgodzi. A, nie. Trzeba będzie przerobić tego szpiega na dyplomatę. Może coś tu kombinować. No, samą turystyką też ich zgnoimy, tak mi się wydaje. Zdominujemy może, nie tam zgnoimy, jak ja brzydko się wyrażam. Już nie będę chyba tego Polaka bił. Też tak mi się wydaje. Bo się tylko spowolnie. No patrz, jest kakao. Kakao. Ty masz bawełnę jeszcze. No co za... O, ale nie, no bez przegięcia pały, zadowolenie już mam ogarnięte. Nie będę dawał 3 za 1. Psychopaci jacyś. O i futra będą, ale to też na handel by były, a nie ma z kim handlować. Taka linia się pojawi, jak okrążę świat. 1, 2, 3, tamtego nie sięgam. Idźmy wywalić tę drogę. Co ja będę za nią płacił? Gdzie to łaziło? Do Teby z żywnością. A. Przegląd szlaków handlowych. No Teby zostałyby z jednym szlakiem. No potem odrobimy takie. Heliopolis. No dobra, przestawmy to do Elefantyny, bo za momencik się zrobi ten karawanseraj i zobaczymy. Czy to się uda, czy nie uda. Także chyba zaraz zmienię tę ścieżkę odkrywania technologii, czyli nie pójdziemy po te artylerię. O, i się zrobiło. O, nie ma. Jednak nie ma. No szkoda. Morski by poszedł. Ale musiałby iść. Z Honolulu musiałby iść. O, husaria. No ślicznie. Ale to już po grze, przyjacielu drogi. No, trudno. Trudno, zdominujemy ich normalnie. Czyli po prostu ilością naszej turystyki. Tak mi się wydaje, szanowni państwo. Czy ja tu jakąś premię gdzieś mogę ogarnąć? No niezbyt na razie. Lekki wzrost. Zwycięstwo kulturowe. No jeszcze tutaj nie widać nic. No ale dobra. No za 6 tur się nie uda, ale 16 może?
Jak ta wieża Eiffla nam tu wejdzie, jakąś premię się jeszcze uda zrobić, może? Może, o tutaj za chwilę będzie, za 5 tur będzie, o 34% do turystyki. Może? Może? Naród niszczący własne. No tutaj się będziemy szybciej rozwijać, wszędzie żywności więcej. Cudownie. To jest spoko, ale darujemy sobie. Idziemy tu. Po Chrystusa. Statua wolności, no też by się przydało. Darmowy ustrój społeczny, ale czekajcie, to jest po drodze. O, i tu, dobra, to tu idziemy. Tu idziemy. Usuń mi to. Do Teby, jak miało być. Z żywnością, rozwijajmy się. O, 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 niebawem świat okrążymy. Nie, jeszcze. Ale już prawie. Kazimierz tworzy armię. Buduje czerwony fort w Warszawie. O. No właśnie to. No i właśnie zrobił. Tędy mam iść? Przez ten czerwony fort? Czekajcie, czekajcie. Co ja tam źle kliknąłem? Coś chyba. Czy mnie się zdaje tylko? Halo, halo. A nie no, jednak tędy rzeczywiście. Ojejku. No tu by też trzeba było, kurde, iść. To jest chyba nawet ważniejsze. No chyba ważniejsze. Nawet na pewno ważniejsze. Znowu coś. No znowu mi ukradli, cholera, złodzieje. Kradziejstwo jest fajne w tej grze, jak się samemu kradnie. Kurde. No, dobra. Wieża Eiffla za 4 turki. No tu bank się robi. Nie chcemy banku. Chcemy bank? Nie. Chcemy? Chyba nie. Nie wydaje mi się na pewno. Zmieńmy. Pyk. Elektrownia wodna. Ojejku, też dobre. W tym mieście dobre, dobre, dobre. Dobra, kapliczka, potem elektrownia. Tutaj, słuchajcie, jestem bogaty. Broadway robię, zakup. Elektrownia, 1050. Mamy 133 produkcji i na tych polach wszystkich nad rzeką będzie teraz, szanowni państwo, o 1 produkcji więcej. Pyk, 144. No. No ładnie. Jakbym się uparł, to bym jeszcze tym tutaj mógł zabrać. Ej, mogę to zrobić i to bez problemu. To mogę zdjąć. Dać teraz tu bez problemu. I dać tu bez problemu. No, 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 no. Mogę zdjąć tu, mogę dać tu. Mogadiszu sobie teraz bierze te tutaj. No jakoś tak nie chcę brać zbytnio. Ale weźmie. Prędzej czy później. To i to jeszcze muszę wziąć. Za 6 turek będzie ludek. No okej, coś tu pokombinujemy. Dobra, czyli trzeba wziąć. Ojejku, ja nie sięgam tego pola tutaj. Ci sięgają. A ci nie sięgają. Oj, to tak trochę przekombinowałem chyba. Chyba nawet na pewno przekombinowałem. Czy dla tego jednego pola warto coś tu kombinować? No stąd mógłbym wziąć. O, nawet tu dać. Jest 3-2. Nawet spoko. Czyli tak ma być? No chyba tak ma być. Turkę zarobiliśmy. No to może być, może być. Jak tam moje aluminium? No niezbyt chce do mnie przyjść. Bardzo niefajnie. No chłopkowi się nudzi, siedzi mi tutaj. Tory by wypadało robić, no.
Dużo aluminium teraz mamy. Gdzieś jeszcze coś mogę kupić takiego? Tutaj to nie chce mi się aż tak kombinować. Aż tak mi nie zależy. Fabryka. W sensie ja sobie mogę to zbudować, ale nie będę tutaj tego kupował. Czy ja coś mogę fajnego kupić tutaj? No nie mogę. To nie kupuję. To kolmie. Dobra, idźmy tutaj. A ty, mój sympatyczny kolego, no znowu nie masz co robić. Ja no, porobiłbym te kurde... A, tu też siedzi, czeka, się nudzi. Które pole sobie weźmiecie, przyjaciele? Za 7 to pole. Ojejko. A ten węgiel tutaj? Zobaczmy. Za 12. A, dobre i to. No, nudzi mi się tymi. No dobra, też go tu ustawię. Karawana. Do Memphis, pyk. No i teraz świat okrążymy. Jeszcze nie? Jeszcze nie? Jeszcze kawałek chyba. No i tak muszę tędy przepłynąć i teraz sobie ten pasek będziemy odkrywać. I ten kontynent tu wokół. O, tu jest wysepka. Kijów jest na wyspie chyba. Niekoniecznie. Koniec otwartych granic. Muzyk w Tebach. Tartak, poproszę. Stwórz wielkie dzieło, poproszę. Pyk. Pyk, 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 pyk. O. Nie będzie takiego znaczka? No bardzo niemiło wam powiem. Czekajcie, coś tu możemy wykombinować? Nie. No ale warto to przestawić na pewno. Będzie więcej niż 375. No, jeden zarobiliśmy. Procenty w CIF5 są super. Super cudowne. Pyk, dawaj też tu fabrykę. I tu pyk, dawaj też tu fabrykę. A tu... O, grobowiec trzeba wziąć. Na pewno. I policję okręgową. Okej. O, jejku. A nie, patrzcie, kurde. Chociaż nie. Zainwestujmy w te pola, które są nad rzekami. O, czyli to trzeba na pewno wziąć. No, za 3 tury to weźmiemy. A potem to, a potem to. Tak? Tak, może tak być. Rozwija nam się ładnie ten Sztokholm. No, siedzą w ogóle ci prorocy tutaj. Też mógłbym ich wypalić. Ale nie chce mi się. W sumie wiecie, jak wypalę, to już bym musiał ustawić na takim polu ludka. Nie no, korci. Tu szczególnie korci i Memphis by miało takie pole. No to chyba tak trzeba zrobić. Ty masz 3 akcje? Ja ich odpalałem. Nie, ten ma 4, patrzcie. To tego mógłbym tu wypalić. 6 wiary. Dawaj. Z tego też turystyka potem będzie. Za 3 tury będzie ludek i tego ludka ustawimy właśnie tutaj. A na razie styknie. Proszę mi tę wieżę Eiffla dać. Zamek 26 tur, ale to Mogadiszu badziewne. 1, 2, 3, tu sięgniemy.
Oczernienie wygasło. Dobra, które jakieś miasto się nadaje? Mediolan się nadaje. Kijów też się nadaje. Dobra, zainwestujmy tutaj troszkę. O Jezu, nie to chciałem. Daj podarunek, 15. Dobra, dajmy jeszcze 5. Dajmy tutaj tyle. O, szczyta dama, patrzcie jak ładnie. Dobra, jesteśmy sojusznikami. Kapsztat odkryliśmy. Tutaj, Kijów przyjazne. Zadania żadnego nie mają, to mnie drażni. Bogota, gdzie jest Bogota? Aha, Bogota jest tu, to nawet mógłbym ich bronić. 83, o jajku, to nie. O, ale oni chcą taoizm. Odkryć dla nich cud natury, no to odkryłem właśnie. No dobra, to tak zróbmy. Zaraz tutaj zapłacimy. To teraz możemy wysłać tego chłopa tutaj. Tutaj. Mediolan też kulturowe. Chcą? Szlak to nie. Kakao. O, skąd ja wam wezmę? Chociaż może. O, złoto teraz lepsze. Więcej daje. No dobra, macie tysiaka. Potrzebuję jeszcze 12. To jest też niedaleko. Mogę zapewnić im ochronę. No i dobra. No i się spłukałem. I tak to właśnie działa tutaj. O, chociaż mam szlak, mógłbym zrobić. Jakbym się uparł. Ale wolę do Sztokholmu. No i co? Ucieszyli się z tego? Mam nadzieję. Przyjmij ustrój. No teraz to chyba bardziej korci mnie tutaj ta turystyka. Tak, po to idziemy. Szybkość pojawienia się wielkich ludzi rośnie o 25%, tak. Chcemy to. 20 zadowolenia, bardzo ładnie. Chcemy to. Ty teraz, mój ty sympatyczny kolego, nie masz co robić. Znowu, albo nie, tu się idź ustaw już. Okej. No nie będzie, kurde? A może było, nie zauważyłem. No, Bogota ucieszy się, kurde, z tego cudu. No niby odkryłem. Teraz się ucieszy, czekajcie, teraz się ucieszy. Pogódźcie się z tym. Teraz się ucieszy. Chyba. No, 250 tura i nie wygrałem, kurde. No ciekawe tak, o ile się pomylę. Tylko strzelałem totalnie z tyłka, tak w ciemno. O, wieża Eiffla 12 turystyki. Najcudowniejsi ludzie świata. O, to jest fajna statystyka. Wiemy, że mamy 19, Sulejman 4, Kazik 3. No Kazik jest w zasięgu do bicia, Kamehameha ma 1. 10, 13, czyli mam więcej niż reszta świata razem wzięta. I ukradłem technologię, dobre. W Londynie oczywiście. Archeologia, 4 turki zarobiliśmy. No i pięknie, szanowni państwo. Pięknie i cudownie. Dobra, to teraz wracamy do tego planu. Że tutaj? Tak, wracamy do tego planu, że tutaj. Dobra, zdobycie cukru. Aha, no tak. Od miasta państwa dostałem. Jest, Bogota się ucieszyła, zostałem przyjacielem. No miło, miło. I chcą taoizm jeszcze, będę sojusznikiem, cudownie. Ile dają mi z tego? 65? Wow. No to galancie. Dobra, tu będzie trzeba wydobyć. Tylko muzeum trzeba będzie zbudować. Jejku, nie tak, nie tak, kolejka miała być. Tak. Tak. Wy też. I to nawet ważniejsze. O, giereczka mi wzięła to pole tak jak chciałem. Bardzo mi miło. Tutaj też potem muzeum.
potem, ale nie no, fabryka się musi zrobić. Policja, fabryka, też muzeum. Okej. Elektrownia, muzeum szybciej. Po grobowcu. Tak jest. Broadway Muzeum. Dobra, zrobione, ustawione. Archeologów będziemy robili. Tu... okej. Dobra. Jedno tu trzeba będzie wydobyć. Drugie tu trzeba będzie wydobyć. Trzecie tu trzeba będzie wydobyć. Potem tu trzeba będzie wydobyć. No i teraz się powtarza, bo to jest ten wieczny bóg. Okej, ale widzimy też, że tu na przykład mamy. I tu mamy. I tu mamy. I od tych trzeba zacząć. Nie od swoich. Innych nie wpuszczać. A wydobywać innych. Tu i tu. Dużo tego. I tu. O kurczę, trzeba by robić tych archeologów hurtem. Choć mnie się wydaje, że zdążymy wygrać, zanim ja tutaj zacznę to wydobywać. W jakichś tam większych ilościach. Tak mi się wydaje. Ale to jeszcze zobaczymy. Pod koniec odcinka zajrzymy. Ale tą magiczną barierę minęliśmy. Fabryki. Zamek? A, tutaj. Cyktuna sobie robi. No niech jej tam będzie. Pyk. Pyk. To widać wybrzeże jakieś. Albo płyciznę i tam niedaleko jest wybrzeże. Może w ten sposób. Jakby w tym odcinku jeszcze Broadway? Pewnie. Uda się. Na pewno się uda. Cudownie. No chyba, że ktoś mnie ubiegnie, ale nie wydaje mi się, żeby to było możliwe. Otwarte, ale to moja. A masz, chociaż będzie może przychodzić mi wydobywać. O, nie chcę, a to nie. Aż tak nie potrzebuję. Tak mi się wydaje. Kurde, nie no, z Anglią to by wypadało tutaj coś zrobić. Nie można zrobić. A. No z Anglią to by fajnie było coś zrobić. Teby, niech się rozbija. No puścić ten szlak czy coś. Chiny tutaj mamy. O, nie można ukraść technologii od Polski. Kurde, no niby niedaleko. Ale dla lądowego szlaku handlowego jednak za daleko. No jakbym się uparł, to na tych ruinach mógłbym miasto założyć. Tu nie ma lojalności jak w Civ 6, czy innego tego typu głupiego systemu. Więc dałoby się. Ale znów, no możemy próbować samą siłą turystyki to ogarnąć. Na razie mamy 57, a spokojnie to będzie rosło do wartości 570 punktów. I to w stosunkowo szybkim czasie, także wygrać się uda oczywiście. Tylko pytanie, jak szybko? Zagadajmy, może to otwarte się zgodzi jakimś cudem. Masz. Nie? A czekaj, dam ci bawełnę. A czego oczekujesz w ogóle? Nie, no dobra, nie lubi mnie, to nie będzie, nie będzie się godziła, ale pykniemy ją. Tak czy siak. Jakkolwiek to zabrzmiało. Ci się znowu biją. To ciekawe to jest nawet. I dosyć sympatyczne. Polinezja. Szkoda, że nie Angole. Także odkrywamy ten drugi człon naszej Pangei dziwacznej. Elżbieta, wysyłać nam węgiel. No mamy swój już. Smoknij mnie w zadek. Kazimierz niespodziewanie atakuje. No atakuje. Taoizm i Bogota się będzie cieszyć, będzie nam wysyłać jeszcze więcej kulturki. A my chcemy do Kijowa płynąć tędy? Nie, no tak szkoda łazić w tej wewte. Zobaczmy co tutaj, jak to tutaj wygląda. Nankin. No ładnie, miło. Pyk.
No Bungiel jeszcze nie. Jeszcze nie, ale Broadway będzie w tej turze. Anglia potępia Polskę. No ciekawe, ciekawe. 109 zł mamy na turkę. Spoko. Całkiem spoko. 452 kultury to bardzo spoko. No i co? Inżynier się w ogóle urodził. O, nie są sojusznikami. Angole. O, trzeba zapłacić. Dobra. Macie. I z powrotem tutaj. No już odkryjmy sobie tutaj te chmurki. Dawaj mi tu kopalnię. A ty, mój przyjacielu, drogi. No czekaj na te tory cierpliwie, tak mi się wydaje. Choć nie wiem, czy się doczekamy na nie. Nie, no trzeba zrobić manufakturę oczywiście. Myślę, żeby tu ją właśnie... O, tak jak Gierka podpowiada. Żeby tu ją zrobić. Za dwie tury będzie ludek, akurat go tutaj ustawimy i idealnie, optymalnie. Może tak być. Od razu archeologa trzeba będzie zrobić, żeby wydobywał. W zasadzie te artefakty to jest najważniejsza część w procesie osiągania zwycięstwa kulturowego, turystycznego. Bo cuda na wyższych poziomach trudności jest trudno robić. Ale artefakty, no to jest najłatwiejszy element dający turystykę do zdobycia. Szczególnie jeśli się tak właśnie kradnie spod granic, czy nawet z wewnątrz granic innych cywilizacji. To jest przecudowne i każdy daje te dwa turystyki. I na tym się w większości opiera moje granie na zwycięstwo kulturowe, turystyczne na bóstwie, na artefaktach właśnie. Z cudów świata, no to próbuję te wieże Eiffla właśnie zbudować. I to tyle tak naprawdę. Inżynierem zwykle tam wypalam. A reszta to artefakty i potem zwykłe po prostu budynki, hotele, ermitaże i tak dalej. Jeśli chodzi o cuda, to trudno kombinować. Dobra, plus 5 na razie. No, wracać ci się kazałem. A, robotnik plastam akurat. Okej. Okay. Zakaz luksusu złoto, o. Ale ktoś to wymyślił. No ci. Świry. Psychopaci. Dwie turki Broadway. Przyjdzie czas. Wypadałoby się może ruszyć tymi jednostkami. To bym je sobie ulepszył. Niegłupi pomysł się wydaje. No i tak zrobimy właśnie. Nie sądzę, żeby Kazik mnie zaatakował, bo to by było głupie nawet z jego strony, bym to... No tak bym powiedział. Mamy przewagę pod każdym względem gospodarczym i militarnym tym samym. No ale na wszelki wypadek tak zróbmy. Cisza, spokój. No cisza, spokój. Tutaj nie weźmiesz mi w końcu tego? Nie no, weźmie za trzy tury, dobrze. Dobrze, miło. Będę musiał, kurde, płacić teraz tym miastom. Ale to w sumie miło im płacić, gdy mi w zamian tyle zadowolenia i przede wszystkim kultury wysyłają. To mi się podoba. No i ty teraz, ty mój, ty już tutaj grzejesz bardzo ładnie. I Broadway, szanowni państwo. No, dawaj. Watykan, Polinezja nie są sojusznikami. No religijne miasto państwo to nie szczególnie mnie obchodzi.
Bogota pragnie kultury. No i zakładam, że wygrywam. I to się uda zrobić. Darmowy wielki muzyk. 3 miejsca na wielkie dzieła muzyczne. I daje to jeszcze, szanowni państwo. Daje jeszcze, tu jest. Kultury 5. No. I to jest to. Dobra, chcemy turystykę. Czajkowski, fajnie. No, dawaj, jak byłeś. No, fajnie. Zblokujmy. Kolejny ludek za 8 tur. Długo. Nie podoba mi się to akurat. Ale za chwilę archeologów będziemy mogli to robić. I tak trzeba będzie zrobić, absolutnie. Cisza, spokój. Oj, tutaj też. Zapomniałem tutaj ludków sobie ustawić, tak jak planowałem. A zakładam, że gierka poszła po produkcję, bo tak mam profil miasta ustawiony. No i już mój wpływ na Kijów słabnie, kurde, to jest upierdliwe. No, ochrony tej nie dam, bo to 63 już jest na 60. No dobra, dawaj. Bo to miasto jest daleko, jak ktoś go zaatakuje, to nie będę grzał takiego kawału drogi, żeby go ratować. Także odpuścimy sobie. I tutaj turystyka. Siła bojowa, utrzymanie, wpływy jednostek wojskowych, a podarowanych miastom państwom. Słynne miejsca dają... O! Mam już te. Dwie manufaktury, jedną akademię, dwa święte miejsca, można w to iść. Chociaż to też jest fajne. Ale Nowy Ład. Bo to się przysłuży tym naszym głównym miastom, czyli Tebom i Memphis. O, 1,9. To rozumiem. Tutaj też 9. Nauki mamy ile? Jezu, nie widać. 14, a tu wiary 10. No to ładnie. Podoba mi się. Jezu, wieża jest też do roboty, masakra. Archeolog, 2 tury. I potem wieża. No, wieża nawet wcześniej. Tutaj też będzie archeolog, a potem wieża. Zaraz, tu już jest wieża. Jakaś darmowa pewnie. Tu... Ty, czemu tam jest wieża? O co chodzi? A, no bo muzeum jest zbudowane już. Boże, zakręciłem się. Masakra, masakrator, szanowni państwo. Ten bank tutaj. Nie. Archeolog i wieża. O, tak. O, widzicie, wzięła sobie gierka to pole, ale my wolimy to. I to. 2 tury, 5. No dobra, może tak być. Może. Tu by trzeba było jeszcze coś ustawić. O, Broadway, czekajcie. Muzyka z tej samej epoki i tej samej cywilizacji. Oj, to mi się nie uda. Egipt współczesna, ale to jest co innego. Renesans, nie ma szans. A tu? Przemysłowa Egipt. Ale jest szansa, że ja to zrobię jeszcze. No bo raczej się nie wymienię, nie ma bata. Żeby było takie coś. A nie da się nawet wymieniać na muzykę. A to ciekawe. Dobra, tutaj. Ten lekki wzrost mnie denerwuje. Mało. No ale Chiny niebawem wyprzedzimy. No ale mało. 59. Mało, ale spokojnie. Ogarniemy to.
tymi artefaktami natrzepiemy bardzo dużo turystyki i kultury też. I przede wszystkim najpierw pójdziemy ukraść te, bo szybko Kraków może te pola zgarnąć i się nie uda. Polak się oczywiście wkurzy, ale to się nie przejmujemy. Jak będzie chciał w zamian dać mi wpysk, no to na zdrowie mu to nie wyjdzie. I taki jest plan, szanowni państwo. Także teraz muzea, archeolodzy, artefakty i grzejemy po zwycięstwo. Tak to wygląda. No chyba, że w międzyczasie sobie zrobię tę artylerię, to wtedy zaatakuję te dwa miasta, Kraków, Warszawa. No tyle, że w tym wypadku bić tak wyraźnie słabszego to też żadna przyjemność. Tym bardziej, że Polak, rodak, może go nie będę bił. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam i na razicho.